No to witam Was, kochani, wszystkich w tym 20 dniu mojego challenge'u, bo dzisiaj właśnie jest 20 dzień tej pięknej chwili, którą mogę tutaj przeżywać sam i przeżywać z Wami. I słuchajcie, dzisiaj tak by naszło. Chciałbym podziękować, bo czuję naprawdę ogromną wdzięczność za dzień wczorajszy. Jak dobrze część Was pewno wie, wczoraj organizowałem wraz z koleżankami z zespołu warsztaty kolagenowe w Rybniku. Już jest po warsztatach i chciałbym tutaj naprawdę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim osobom, którzy się pojawili na tym spotkaniu, za co jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. To pokazuje, że takie spotkania są ważne. Wy ludzie, my szukamy nowych rozwiązań. Ludzie, którzy chcą czegoś nowego, to właśnie je szukają i je znajdują. Ja z tego miejsca dziękuję bardzo Sylwii, Ewie i Uli za wspólne zorganizowanie tego, bo to pokazuje, że jeśli robimy coś wspólnymi siłami, to możemy naprawdę wiele osiągnąć. Ja wiem, że organizując to samemu, samodzielnie, takiej frekwencji na pewno bym nie osiągnął. A działając w grupie jest naprawdę wszystko możliwe. Więc jeszcze raz wielkie, wielkie Wam dzięki. Nie wspomniałem jeszcze żony. Żonie też dziękuję. Kinga, dzięki Ci wielkie, że byłaś. Córka Kornelia, dzięki wielkie, że byłaś. Że przekonujesz się do tego kroku i jesteś coraz bardziej świadomą osobą. Dzięki Ci, Kornelko, wielkie. Kocham Cię. Naprawdę. Pozwólcie, że podzielę się właśnie z Wami taką refleksją. Poczułem, że to chcę powiedzieć i to powiedziałem dla Was wszystkich. Ja sobie tu jeszcze troszkę posiedzę. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, 20 dzień challenge'u. Zostało mi challenge'u jeszcze 10 dni. Ale jak powiedziałem, na pewno będę go kontynuował. Już pewnie nie nagraniowo, ale dla siebie będę go po prostu tutaj, myślę, kontynuował. Za dziś Wam wielkie dzięki i do jutra. Cześć, cześć. Nie wspomniałem też osoby najważniejszej. Iza, to Tobie też dziękuję za to, że przyjechałaś tutaj do Rybnika. Przyjechałaś do nas podzielić się właśnie swoją wiedzą. Dzięki Ci wielkie.